Cześć moi drodzy, mówię Szymon. W tym tutorialu pokażę wam, jak bezpiecznie wysunąć sprzęt USB. Dlaczego o tym mówię? Bo jak robię kopię zapasową do programu Macrium, to znaczy na dysk, mam tu zapisany obraz całego systemu operacyjnego. I czasami jest tak, jak próbuję dysk wysunąć, to pojawia się taki komunikat, że urządzenie jest w użyciu. Powiększę okno, abyście się mogli skupić na tym, co mówię, bo mam za dużo ikon na ekranie. I aby bezpiecznie wysunąć sprzęt, o co chodzi? Bo ja używam taki program o nazwie HotSwap. Problem w tym, że nie zawsze ten program działa tak jak powinien. Gdzie mam go na ulicie? Kurczę, mam tyle rzeczy na ulicie. Czasami lepiej, abyście z tego programu nie korzystali, bo czasami on nie wysuwa i nie usuwa bezpiecznie urządzenia w taki sposób, w jaki powinno być wysunięte czy usunięte. Przez takie coś uszkodziłem sobie obraz całego dysku, bo jak przywracałam sobie system operacyjny z kopii zapasowej programem Macrium i mój obraz był uszkodzony. A to się pojawiło nie dlatego, że miałem dysk uszkodzony czy uszkodzony sektor, bo ten program ma taką opcję, że można pominąć uszkodzone sektory. Włącz się pojawił dlatego, że nie wysunąłem sprzętu bezpiecznie. A dzisiaj wam pokażę, jak pominąć ten problem, jak jest coś takiego. Ja to wam pokażę. Aby ten komunikat się nie pojawiał, trzeba wpisać event viewer. Tutaj, co nam daje to? Co nam da? Co nam powie, jaki proces blokuje dysk twardy przed wysunięciem. MSI Afterburner. Dobra, czekajcie moi drodzy, bo tutaj jedna osoba z mojej rodziny gada. I teraz możemy spróbować to wysunąć. Tutaj się nam pojawił wykrzyknik. Możecie też parę jogi wyczyścić w opcji system. Mamy też filtry, co możemy zaznaczyć. Możemy zaznaczyć to, to i to. No, verbose też może się przydać. Teraz damy eject subbrand. Subbrand to jest moja stacja dokująca do dysków twardych. Subbrand USB 3.0 i dzięki niej mogę kopię zapasową robić. I jeszcze nam coś blokuje stację subbrand. Tylko dobra, to sobie odświeżamy dziennik. Jakiś inny proces się pojawił. Trzeba go zamknąć. On jest gdzieś tutaj. Gdzie on jest? To jest to. Dobra, wysuwamy. Dobra, możemy wyłączyć. No i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że jakoś mogłem wam pomóc. To jest moja tableta, którą mam od programu Blender, bo renderowałem. Jakbyście byli zainteresowani, to mogę wam przesłać tam parę takich tabek. Oczywiście nie użyłem tego. Głębiej ostrości, lepiej by to wyglądało, ale dlatego, że nie miałem dużo obiektów na scenie. Teoretycznie to jakby były tu domy w tle, a mogłem użyć głębiej ostrości, że tylko ten obiekt byłby ostry. Ale dobra, mniejsza, z tym nie będę o tym mówił, bo był to tutorial, jak bezpiecznie wysuwać sprzęt USB lub dysk lub kartę pamięci. Ale tytuł wideo będzie, jak bezpiecznie wysuwać sprzęt USB.